Cześć, nazywam się Monika Mrozowska i dzisiaj chcę pokazać Ci przepisy, które będą bardzo bogate w wapń. Zapotrzebowanie na wapń w ciąży gwałtownie rośnie, ponieważ dziecko bardzo gwałtownie się rozwija. Jest on potrzebny do rozwoju kośćca, ale również zawiązku zębów, które powstają już od 4 tygodnia ciąży. Pierwszy przepis to będzie zupa krupnik z orkiszem, a potrzebne nam będą kasza orkiszowa, cebula, marchewka i pietruszka, 2-3 ziemniaki z przypraw ziele angielskie, liść laurowy, pieprz oraz masło i wędzone tofu. Zaczniemy od warzyw. Cebulę kroimy w kostkę. Ten krupnik ma być aromatyczny, więc użyjemy całą cebulę. Pokrojoną cebulę wrzucam do garnka. Teraz obieram marchewkę. Jeżeli jest ładna, młoda, możesz zostawić ze skórką. Możesz marchewkę też zetrzeć na tarce, ale akurat w tej zupie ja wolę większe kawałki. Dorzucam do cebuli. Z pietruszką robię dokładnie to samo. Do warzyw dodaję albo zwykłe masło, albo sklarowane masło. Klarowane masło możesz kupić praktycznie w każdym sklepie. No mniej więcej 3 łyżki, czyli to będzie tak 1/4, 1/3 nawet kostki. Wrzucamy, włączamy kuchenkę i warzywa podsmażamy. Umyte ziemniaki kroję w małą kostkę. Jeżeli to są młode ziemniaki, wystarczy je dokładnie umyć, nie musisz ich obierać. Jeżeli stare, przed pokrojeniem trzeba je obrać. Do podduszonych warzyw dorzucam pokrojone ziemniaki i dodaję 2-3, jeżeli chcesz, żeby zupa była bardziej gęsta, możesz dodać 4 łyżki kaszy orkiszowej. Podduszone warzywa, ziemniaki i kaszę zalewam mniej więcej litrem wody. Jeżeli chcesz, żeby zupa była gęstsza, dodaj mniej wody. Teraz doprawiam do smaku. Na litr wody mniej więcej 3-4 ziarenka ziela angielskiego. Ono ma bardzo intensywny smak, więc trzeba uważać, żeby nie przesadzić. 2-3 liście laurowe. Pieprz możemy dodać teraz albo na końcu. Zupa powinna się teraz gotować, aż ziemniaki będą miękkie, więc ją przykryję, a w międzyczasie pokroję tofu. Do tej zupy najlepiej pasuje wędzone tofu. Kroję w malutką kostkę. Produkty bogate w wapń to nie tylko przetwory mleczne, ale to również na przykład soja, czyli na przykład taki serek tofu. To będzie także pietruszka, bardzo dużo wapnia ma mak, sezam, więc jeżeli chcesz, by Twoja dieta obfitowała w wapń, powinnaś do niej włączyć również te produkty. Takie tofu teraz będę przysmażać na oliwie z oliwek. Wrzucam pokrojone w kosteczkę tofu i podsmażam na złocisty kolor. Pod sam koniec smażenia dodam sos sojowy. Tofu powinno się bardzo mocno przyrumienić, powinno mieć aż taką chrupiącą skórkę z każdej strony. Tofu jest już podsmażone, więc teraz mogę dodać sos sojowy. Uważaj tylko, żeby nie pochlapać się rozgrzanym tłuszczem. Tofu jest gotowe, dorzucę je na sam koniec do zupy. A teraz drobno poszatkuję pietruszkę. Pietruszka też jest doskonałym źródłem wapnia. Sprawdzę, czy zupa się już ugotowała. Jeżeli ziemniaki są miękkie, to znaczy, że jest gotowa. Ziemniaki się już ugotowały, więc teraz mogę dorzucić tofu. Cała kostka tofu. Gotową zupę doprawiam odrobiną sosu sojowego. Jeżeli będzie za mało słona, możesz dodać więcej. Teraz wszystko mieszamy. Gęsta zupa. Pięknie pachnie. I dużo pietruszki.